Witam, nazywam się Alicja, jestem korepetytorem z przedmiotów ekonomicznych. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak wykonać samodzielnie projekt z ekonometrii, który obowiązuje w Toruniu i w Bydgoszczy na Wyższej Szkole Bankowej. I żeby to rozpocząć, trzeba wpisać w internet tutaj adres EIP, tak jak jest dalej wszystko podane w nagłówku, i załaduje się strona, gdzie każdy może pobrać bazę danych do programu Gretl, z którego można pobrać dane dla naszego zestawu, który trzeba wykonać. I wiem, że to jest czasem problemem, żeby to zrobić samodzielnie, dlatego fajnie, że tutaj wykładowca dał przykład projektu, jak on powinien wyglądać. I wchodząc w pozycję przykładowy projekt zaliczeniowy z ekonometrii, przykładowy projekt, bardzo łatwo możemy załadować sobie PDF-a z gotowym rozwiązanym zestawem zaliczeniowym, który został wykonany dla takich przykładowych danych na indeksu zerowego, powiedzmy, nazwijmy to. Każdy ze studentów musi umieć wpisać te wszystkie rzeczy, które oczywiście są, jak możemy zauważyć, zgodne z szablonem do projektu. Tutaj jest oczywiście wymieniona pozycja. I wracając do naszego przykładu gotowego projektu, po kolei trzeba zapisać tak zwaną na początek hipotezę modelową. Mówi ona o tym, że na przykład na zysk w danym przykładowym przedsiębiorstwie, ja sugeruję, że to są dane wygenerowane w programie obliczeniowym wykonanym przez wykładowcę. Każdy student ma bardzo podobne do siebie wyniki i zmienne każdy ma te same, tylko że o innych wartościach. I tutaj hipoteza modelowa sugeruje, że na zysk w przedsiębiorstwie, w jakimś dowolnym przedsiębiorstwie, wpływa produkcja, jaka była w kwartale wcześniejszym, czyli oznaczenie T-1, wysokość kosztów materiałowych z bieżącego miesiąca, jak i materiałowych kosztów z poprzedniego kwartału, przepraszam, nie miesiąca, a kwartału. Tak samo płace mają wpływać na zyski bieżące i poprzednie, tak samo wydatki reklamowe, tak samo poziom sprzedaży bieżącej i sprzed kwartału, zysk, jaki był wygenerowany w kwartale wcześniejszym, sam upływ czasu, tutaj oznaczenie zmiennej time, oraz tak zwana sezonowość kwartalna, czyli takie zjawisko, które może sugerować na to, że na bieżący poziom zysku wpływa również zjawisko sezonowości, czyli tego, że raz w niektórych kwartałach zysk jest statystycznie wyższy od tego, jaki powinien być wygenerowany zgodnie z linią trendu, a czasem jest niższy. Sezonowość jest zjawiskiem pewnym, ale nie zawsze występuje w konkretnych danych. I teraz w drugim punkcie już się zajmujemy nie jakby założeniami do modelu, a typowym wygenerowaniem tego modelu. I w punkcie 2.1 wklejamy wyniki pierwszej estymacji modelu. Ok, tutaj trzeba będzie stworzyć model, gdzie na zmienną zysk wpływają wszystkie wymienione w tej hipotezie zerowej, i wklejamy wszystko oprócz tego podsumowania. Jak tutaj widzimy, wygenerowane zostały dane jakieś liczbowe, gdzie w pierwszej kolumnie są wymienione wszystkie zmienne, w drugiej kolumnie współczynniki, czyli oszacowane parametry strukturalne, kolejno błąd standardowy, czyli o ile wartość tych współczynników mogłaby być wyższa lub niższa, w czwartej kolumnie mamy wartość statystyki testu studenta, która powstaje w każda wartość w ten sposób, że dzielimy wartość współczynnika przez błąd standardowy. Tak by było w wersji obliczeniowej ręcznej, ale program Gretl sam z automatu wyznacza, ile wynosi ta wartość statystyki testu studenta. Wcale się tym przejmować nie musimy. Jedynie należy zwrócić uwagę, że wartość statystyki testu studenta, jeżeli jest gdzieś około dwójki, czy na minusie, czy na plusie, bo znak nie ma konkretnie znaczenia w tym momencie, ten wynik jest dobry, poprawny. Na przykład tutaj mamy minus 9,325 i teraz sama dziewiątka, już jako powyżej dwójki, nieważne o ile, ale powyżej, świadczy o tym, że ta zmienna, dla której wyszedł ten wynik, czyli to akurat materiały, trwale wpływa na zysk. No i fajnie, co to nam daje? To, że w pozycji kolejnej kolumny, teraz już numer 5, pojawia się tak zwana wartość P, bardzo niska. Świadczy to bardzo pozytywnie o tym, że te materiały trwale istotnie wpływają na zysk i się pojawiają tak zwane gwiazdki.
Już sama obecność dwóch lub trzech gwiazdek pozytywnie świadczy o naszym modelu. O tym dokładniej, że ta dana zmienna, tu akurat materiały, trwale może wpływać na zysk. No ale niestety nie każda ze zmiennych, jak tutaj widzimy, posiada gwiazdki. Nawet już jedna gwiazdka to jeszcze za mało, ale brak gwiazdek to jeszcze gorzej. I źle to świadczy o tym modelu, czyli o tym, że nie wszystkie zmienne w modelu trwale wpływają na zysk. A to faktycznie wpływa na to, że model nie jest wysokiej jakości. I w tym szablonie po prostu na razie tylko wklejamy ten pierwszy model. Nie jest on modelem ostatecznym najlepszym. W drugim punkcie, czyli 2.1.1, mamy tak zwaną analizę losowości reszt PACF. Po prostu trzeba na podstawie tego modelu wejść w wykresy i tam jest korelogram i wygenerujemy sobie taki, powiedzmy, zestawienie, tabelkę i widać na niej, że mamy kilka kolumn. Opóźnienie ACF, PACF i Leung Box Q z oznaczeniem wartości P. My faktycznie interesujemy się tylko kolumną PACF i widać, że dla kolumny PACF, dla wiersza czwartego, oznaczenia jako czwarte opóźnienia, pojawiły się dwie gwiazdki. Co to oznacza? Że już dwie lub trzy gwiazdki są dla nas ważne. Patrzymy, mówiłam, wyłącznie tylko na kolumnę PACF. I teraz wpisujemy wówczas komentarz. Występuje istotna autokorelacja rzędu czwartego. Dlaczego czwartego? No bo dla opóźnienia czwartego pojawiły się te gwiazdki. Jeżeli by się pojawiły również one na przykład w pozycji dla ósmego opóźnienia, to nas interesuje ostatni, najwyższy, istotny rząd opóźnień. Czyli mówiłam, dwie lub trzy gwiazdki bierzemy pod uwagę. I wtedy wpisujemy. Występuje istotna autokorelacja reszt rzędu czwartego. Należy zatem wprowadzić dodatkowe opóźnienia dla zmiennej zależnej. OK. W związku z tym, tutaj, jeżeli się pojawiają dwie lub trzy gwiazdki gdziekolwiek, to my budujemy kolejny nowy model z dodaniem opóźnień tylko dla zmiennej zysk, czyli dla tej, dla której budujemy model. I tylko dodajemy dwa dodatkowe opóźnienia, czyli jeżeli były opóźnienia rzędu pierwszego, to dodajemy drugiego i trzeciego, czyli dwa kolejne. I teraz jak widzimy, ten nasz model oczywiście posiada dwie dodatkowe zmienne. Nowe są wartości współczynników, tak samo błędów standardowych, tak samo kolumny T studenta, tak samo i wartości P. Nie jest to, jak widzimy, model o wszystkich istotnych zmiennych, dlatego też będzie on musiał zostać zredukowany stopniowo o zmienne nieistotne. Jak widzimy tutaj, na początek przed tym zredukowaniem wygenerowany został znowu korelogram, też na podstawie tutaj akurat oznaczenia model drugi i widać, że już po dodaniu tych opóźnień o dwa kolejne opóźnienia, korelogram nie występuje istotna autokorelacja reszt, bo żadna kolumna PACF, żadna wartość z kolumny PACF nie posiada ani jednej gwiazdki, ja mówiłam dwie lub trzy nas interesują i wtedy możemy napisać, że na podstawie wyników korelogramu nie występuje istotna autokorelacja reszt wszystkich rzędów. Czyli nie ma potrzeby wprowadzania kolejnych opóźnień. OK, czyli jest już dobrze. I teraz na tym modelu numer 2, jak tutaj pokazywałam, wykonujemy proces eliminacji zmiennych zwany a posteriori. To znaczy patrzymy, która ze zmiennych, która posiada najwyższą wartość P w danym momencie. Nas interesuje to, żeby w ostatecznym modelu każda wartość P nie przekraczała, czyli była niższa, ale maksymalnie była równa 0,05, czyli 5%. 5% poziom błędu my zakładamy przy budowie tego modelu. I teraz jak tutaj nie pomylę w pierwszym momencie, 0,97 jest to najwyższa wartość P, najgorszy wynik, jaki został tutaj zauważony przeze mnie w pierwszym momencie. Oznacza to tyle, że w pierwszym momencie usuniemy sobie zmienną sprzedaż minus 1 i teraz po usunięciu, czyli robimy edycja, modyfikację specyfikacji modelu, usuwamy to zmienną sprzedaż minus 1 i stworzony zostaje wtedy wówczas nowy model oznaczony jako model 3, gdzie usunięta została ze składu zmienna sprzedaż minus 1. Powstanie nowy model, który będzie miał jedną zmienną objaśniającą mniej. Każda z liczb oczywiście w tej tabeli ulegnie lekkiej zmianie i wówczas przy nowym
nowym modelu 3 musimy zobaczyć, który ze współczynników będzie teraz najgorszy. I prawdopodobnie, jeżeli w modelu 2 0,97 było najniższe, to ja mogę sugerować, że zmienna materiału minus 1 też będzie posiadała wartość prawie najwyższą. Ona oczywiście nie będzie wynosiła tyle samo co 0,9358, ale może wynosić gdzieś około i wówczas tą jedną pojedynczą zmienną usuwamy z modelu i sytuację tak powtarzamy, czyli usuwamy ciągle po jednej ze zmiennych, która w tym bieżącym modelu ma najwyższą, najgorszą wartość P. Jedyna moja wskazówka jest taka, że te trzy zmienne sezonowości Q, DQ1, DQ2, DQ3 posiadają tak powiedzmy nietypowy sposób badania istotności. Żeby w ogóle usunąć jedną ze zmiennych, na przykład tak jak tu widzimy w pewnym momencie 0,3065, ja nie mogę usunąć pojedynczego DQ2, bo ona jest broniona przez istotność zmiennej DQ1 i DQ3. Może to tak rozumieć, dopóki choć jedna ze zmiennych sezonowych jest istotna, ja nie mogę usunąć pozostałych. Wyrzucamy je albo wszystkie funkcjonują w modelu. Tylko oczywiście nie można twierdzić, że DQ2 jest zmienną istotną. Nie jest istotną, ale nie możemy jej usunąć w modelu. I jak mówiłam, usuwamy zmienne w modelu nieistotne, zawsze po jednej, najgorszej, czyli o wartości najwyższej spośród tych przekraczających 5%. No i może być taka sytuacja, że na przykład DQ2 w modelu będzie zachowane, bo na przykład DQ1 czy DQ3 jest istotne i wszystko jest ok. W tym momencie usuwamy tak zmienne, tak jak to widać, do momentu takiego, gdzie osiągniemy wszystkie gwiazdki przy wartości P2 lub 3. Wklejamy do punktu 2-3 ten model i jak widzimy również tym razem z podsumowaniem, co w pierwszych modelach nie było to konieczne. W punkcie 2-4 wpisujemy tak zwany model empiryczny, czyli ten już faktycznie ostateczny, który jest obliczony na konkretnych liczbach. Wpisujemy do niego wartości kolumny współczynnik w zaokrągleniu do 2-3 miejsc po przecinku, to jak widzę do 3 i wpisujemy przy jakich zmiennych były te wartości. I teraz do momentu 2-4 zamykamy temat estymacji modelu, czyli jego budowy. W punktach 3 my podejmujemy próbę weryfikacji, czyli oceny tego modelu i między innymi pod względem istotności parametrów strukturalnych. Jak widać, wypisujemy w punkcie 3.1 po pierwsze hipotezę zerową i alternatywną z symbolem J. Oznacza to, że oszacowany parametr alfa, ale dla J i zmiennej, czyli pierwszej, drugiej, trzeciej, mamy tutaj, tak jak widać, 7 zmiennych, konstans, czyli element stały nie traktujemy jako zmiennej. Raz w hipotezie zerowej po prostu takie przypuszczenie zapisujemy, że parametr jest nieistotny statystycznie, czyli matematycznie równy 0, a w hipotezie alternatywnej, że jednak nie jest istotny statystycznie. Jak tutaj widać, wartości P dla tych wskazanych zmiennych, każda z nich jest, no może tutaj pokażę, jest zapisane, że to jest na przykład 1,52E-16, jak to czytać. To E oznacza, że to jest razy 10, czyli to jest 1,52 razy 10 do minus 16. Faktycznie jest to liczba bardzo niewielka, bo ta jedyneczka, pierwsza liczba pojawia się dopiero na 16 miejscu po przecinku, czyli faktycznie na pewno spełnia warunek, że jest do 5%. Dlatego tutaj ten zapis sugeruje nam, że każda z tych wartości jest na pewno mniejsza od 5%. I wówczas piszemy taki komentarz, jak widać, ponieważ wartość P dla wszystkich tych czynników jest mniejsza od 5%, czyli istnieje możliwość odrzucenia hipotezy zerowej na korzyść hipotez alternatywnych, czyli takich, tak jak tu widać, że jednak te parametry są istotne, czyli faktycznie trwale wpływają na zysk. W punkcie 3.2 wpisujemy, co jest
jaki jest wynik istotności współczynnika r kwadrat. I w nim widać, że ten r kwadrat jest faktycznie większy od zera w hipotezie alternatywnej, a w pierwszym momencie w zerowej równy 0, czyli faktycznie niby niewielką ma wartość. On ma wartość tutaj, jak widzimy, współczynnik determinacji r kwadrat 0,976. Jest to faktycznie bardzo duża wartość, która wskazuje o tym, że aż w 97% te wszystkie wymienione zmienne trwale wpływają na zysk, ale my tak pro forma musimy ocenić, czy to jest wartość w ogóle wysoka i istotna, ważna dla nas statystycznie, czy też nie. Oprócz tego, że wynik jest 0,96, dla niej wartość P dla testu F, czyli linijka niżej po prawej, jest wpisane 2,95 razy 10 do minus 23. Tą wartość przypisujemy i piszemy, że ona jest faktycznie mniejsza od 5%, a jeżeli cokolwiek z wartości P jest mniejsza od 5%, to mówimy, że odrzucamy hipotezę zerową na rzecz alternatywnej, czyli współczynnik R kwadrat, cały model jest statystycznie istotny. Czyli jest dobrze. W punkcie 3.3 wpisujemy badanie procesu resztowego, czyli składnika losowego, czyli badamy faktycznie reszty, czy one wykazują autokorelację reszt, tak zwany taki wpływ, czy na bieżące reszty wpływają reszty, jakie były w okresach wcześniejszych. Podstawowym testem jest test Quinoyla, który tutaj widzimy w 3.3.1. Raz w hipotezie zerowej zapisujemy, że jest równy 0, a raz w alternatywnej, że jednak jest różny od 0. I wartość krytyczna w tym teście Quinoyla zawsze wynosi 1,96 przez pierwiastek z n. Jeżeli nasz model tutaj oznaczony ma n równe 39, oznacza to tyle, że mamy 39 obserwacji i po podzieleniu 1,96 przez pierwiastek z 39 wartość krytyczna wynosi 0,314 i żeby tutaj coś zrobić z tym modelem, wpisujemy pozycję autokorelacja reszt RO1, to nie jest RH0, tylko RO1 i mamy 0,0423, minus nam nie ma żadnego znaczenia i ta wartość faktycznie jest mniejsza od krytycznej. Jeżeli jakakolwiek wartość w teście takim dwustronnym jest mniejsza od krytycznej, to na pewno z maksymalnym prawdopodobieństwem 5% nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, czyli tej, która mówiła, że RO1 jest równe 0, czyli składnik losowy nie ma istotnej autokorelacji rzędu pierwszego. Drugim testem, szerszym, który bada nie tylko autokorelację rzędu pierwszego, ale aż autokorelację do rzędu ósmego, jest test w oparciu o wartości PACF. On, jak widzimy, tutaj ma tą samą wartość krytyczną, ale bada istotność od pierwszego opóźnienia do ósmego, które jest z nich istotne. Dlatego jest napisane RO S, gdzie S jest od 1 aż do 8. I jak możecie się sugerować, PACF tutaj nie ma ani jednej gwiazdki, czyli dlatego pojawia się tutaj komentarz, ponieważ wartość PACF, przepraszam, dla wszystkich rzędów nie była mniejsza od krytycznej, to z tym maksymalnym błędem 5% nie ma podstaw do odrzucenia H0, czyli nie ma istotnej autokorelacji od pierwszego rzędu aż do ósmego, czyli generalnie możemy stwierdzić, że reszty są losowe, bo to jest zaprzeczenie autokorelacji. Trzecim uzupełniającym testem badającym autokorelację rzędu pierwszego, tylko pierwszego, jest test Darwina-Watsona. W hipotezie zerowej on sugeruje, że autokorelacji z jedynką, czyli rzędu pierwszego w ogóle nie ma, a potem, że jednak ona jest dodatnia. I przepisujemy wartość statystyki DW z okna naszego modelu. Ona akurat tu nie jest napisana, ale jeżeli wejdziemy testy i tam jest wpisana pozycja test DW w nawiasie wartość P, to jest wygenerowana wartość tego testu. Ją wpisujemy w tą pozycję DW równa się. Jeżeli ona jest faktycznie przekraczająca 2, to my musimy ją przeliczyć 4 minus DW i ten wynik będziemy porównywać do wartości krytycznej, która zależy od liczby obserwacji, czyli 39 i od K, czyli liczby zmiennych objaśniających, czyli ciągle ta 7. Wchodząc w główne okno modelu, tam są tablice statystyczne i można wybrać test DW i wpisać odpowiednio 39 i 7 lub tyle dokładnie, ile my mamy w naszym modelu.
wychodzą dolna, lower, wartość krytyczna i upper, czyli dolna i górna krytyczna w tym teście DW. Mamy dwie liczby, które porównujemy do naszej DW. I jeżeli wyjdzie, że nasza wartość DW jest gdzieś pomiędzy tymi krytycznymi, co najczęściej wychodzi, to na poziomie istotności alfa 5%, bo tak wynosi zawsze istotność w tym teście, jest brak istotnej autokorelacji składnika losowego rzędu pierwszego. Ok, czyli faktycznie ten test nie rozstrzyga występowania autokorelacji. Teraz kolejne elementy to są wyniki, dosłownie powiem, wyklikania menu tego modelu testy. I musimy wyklikać model normalności rozkładu reszt, test White'a, który bada jednorodność wariancji, test Arch i tam tylko na zasadzie klikania nic nie zmieniamy. Tak samo test na badanie liniowości na kwadraty, na logarytmy, sferę set i kusu. W każdym z tych testów porównujemy wartość P do poziomu istotności. W każdym z tych testów hipoteza jest dokładnie taka jak w tym podsumowaniu, które się podpisuje pod modelem. I zawsze wpisujemy hipoteza, składnik losowy ma rozkład normalny, a w alternatywnej na przykład nie ma rozkładu normalnego. I piszemy, że wartość P jest na pewno mniejsza, bo w ogóle właśnie na końcu każdego podsumowania jest napisane z wartością P równą. I tą wartość przypisujemy pod hipotezami i porównujemy do 5%. Jeżeli wartość P jest większa od 5%, to mówimy, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, czyli przepisujemy treść tej hipotezy zerowej. W teście na jednorodność wariancji reszt tak samo. Jest napisana hipoteza zerowa, że heteroskedastyczność reszt nie występuje i napisane, że z wartością P od czegoś tam, ale wynoszącą 0,238. I teraz piszemy, ponieważ ta wartość P wynosi 0,238 i jest na pewno większa od 5%, to nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej i ta heteroskedastyczność reszt nie występuje. Weryfikacja reszt ARCH. Tak samo porównujemy naszą z podsumowania wartość P 0,694 i czy ona jest większa, czy jest mniejsza od 5%. Ok, i wtedy albo jaki jest większa od 5%, to nie ma podstaw. W kolejnych testach tak samo robimy. Zwróćcie tylko uwagę, że w przypadku tutaj testu na nieliniowość na logarytmy, jak jest napisane, że zależność jest liniowa, a potem, że jednak jest potęgowa, czyli zaprzeczenie tego, że jest liniowa, w teście na logarytmy to ma pojęcie, że to jest potęgowa w zaprzeczeniu, zawsze tak wpisujemy, to ona tutaj akurat wartość P jest niska i mniejsza od 5%, czyli na pewno musimy napisać, że odrzucamy hipotezę zerową na rzecz alternatywnej i faktycznie tutaj interpretujemy, że zależność jest potęgowa. Tak samo w teście reset, czyli na specyfikację, czy ona jest większa od 5%, czy też nie. Jak jest większa od 5% ta wartość P, to nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej i specyfikacja jest poprawna. Dalej przechodząc już na zakończenie, tak widzę powoli, zaczynamy już element interpretacji. I w każdym z tych elementów musimy zinterpretować w sposób szablonowy, jak na przykład, co nam to daje, że przy liczbie przy zmiennej materiały występuje liczba minus 0,35. Oznacza to tyle zawsze, że wzrost tej zmiennej, czyli wzrost kosztów zakupu materiałów o 1000 zł, zawsze mówię o wzrost o jednostkę, tu wszystko jest w tysiącach złotych, to spowoduje nam na pewno spadek zysku. Dlaczego spadek? Bo liczba przy zmiennej materiału jest ujemna. Więc zawsze wzrost w tym przypadku da spadek. Więc nastąpi spadek zysków w przedsiębiorstwie o 0,35 tysiąca złotych przy pozostałych czynnikach niezmienionych. Oznacza to tyle, że jeżeli nic się innego nie zmienia, a tylko wzrostu będziemy mieć zmiennej materiały o jedną jednostkę, czyli tu o 1000, no to teoretycznie nasze zyski w przedsiębiorstwie spadną o 0,35 tysiąca złotych. Druga zmienna, którą musimy zinterpretować, musi mieć przeciwny znak, czyli jak był minus, to teraz plus i musi być ze znakiem tego, powiedzmy, opóźnienia czasowego, czyli jeżeli zmienna materiały była z bieżącego miesiąca, to druga zmienna musi być z poprzedniego kwartału, co ja mówię, ciągle nie miesiąca, kwartał. I teraz ta zmienna zysk
Mówimy w ten sposób, że jeżeli zysk w przedsiębiorstwie w poprzednim kwartale wzrośnie o 1 tysiąc, to w bieżącym nastąpi wzrost. Dlaczego wzrost? Bo zmiana zysk minus 1 ma oznaczenie przy liczbie plus. I teraz powoduje to wzrost zysku w przedsiębiorstwie o 0,145. Teraz 1000 zł, wiadomo. Teraz tak, w punkcie 4.2 oceniamy właśnie te zmienne sezonowe. Jak może zauważyliście, faktycznie w modelu z czterech zmiennych wygenerowane zmienne zostały zredukowane do trzech, czyli DQ1, DQ2, DQ3. Teraz zgodnie z tymi wzorami, które tu mamy podstawione, trzeba obliczyć, ile wynosi wskaźnik sezonowości czwarty, na czwarty miesiąc, bo on został zredukowany, usunięty z modelu z automatu, na co nie mam wpływu. Trzeba zwyczajnie zastosować ten wzór zaznaczony tutaj na czerwono i obliczymy sobie wartość na czwarty, a potem faktycznie do interpretacji te wyniki sezonowości, czyli z kolumny współczynnik, trzeba zwiększyć o wartość tego czwartego wskaźnika. No i mamy wyniki na pierwszy kwartał, drugi, trzeci, no i czwarty. Każdą z tych wartości interpretujemy, o ile zysk będzie wyższy lub też niższy w którymś tam konkretnym kwartale od średniego zysku. I ta interpretacja pod spodem jest z tym zgodna z tymi liczbami. Minusy oznaczają, że będzie mniejszy, plusy, że będzie większy. W punkcie 4.3 interpretujemy ten współczynnik determinacji. W wielu procentach te wszystkie zmienne w modelu wpływają na zmienność, na to, w ilu procentach zysk został wyjaśniony przez ten konkretny model. W punkcie 4.4 interpretujemy błąd standardowy reszt. Jest to pozycja w naszym modelu, zaraz przejedziemy sobie z powrotem do tego modelu. Błąd standardowy reszt 6,661 to jest u nas model. Jeszcze musimy zobaczyć, że średnia arytmetyczna zmiany zależnej wynosiła 73,411 i te dwie liczby są nam potrzebne do tych kolejnych punktów. Do interpretacji błędu standardowego reszty oraz współczynnika zmienności. I zawsze w sposób stały interpretujemy, że rzeczywiste wartości zysku różniły się od tych wygenerowanych w modelu o 6,66 tysiąca złotych i faktycznie to stanowiło tyle procent. Jest to wyliczenie, podzielenie tego błędu standardowego reszt przez średnią arytmetyczną. I zawsze wtedy piszemy średniego poziomu zysku w przedsiębiorstwie. Ostatnim elementem są prognozy. Prognozy zawsze wygenerowujemy w ten sposób, że wchodzimy w okno modelu i tam jest dział prognozy. Wchodzimy, wygenerowujemy na cztery ostatnie kwartały wyniki i wychodzi nam taka tabelka, gdzie pierwsza kolumna to są okresy, na kiedy prognozę tworzyliśmy, ile wynosiła wartość rzeczywista tego zysku, bo my oczywiście ograniczaliśmy próbę o cztery okresy, ile wynosiła prognoza, czyli ile Gretel przewiduje, że będzie według naszego modelu wynosił zysk w kolejnych czterech kwartałach. Oprócz tego Gretel generuje, ile wynosi według niego błąd prognozy, czyli o ile ta prognoza może być mniejsza lub większa od tej prognozy, która stworzona została. O ile prognoza po prostu mogła być błędna, wyższa, niższa. A ostatnia kolumna 95% przedziałówności, no to jest po prostu że na 95% Gretel przewiduje, że prognoza zysku na przykład na pierwszy kwartał będzie się zawierała między 128,311 a 155,482 tysięcy złotych. Jednak ta ostatnia kolumna wcale nam nie jest potrzebna. My musimy podzielić po pierwsze wartości z kolumny błąd ex ante, podzielić je przez wartość prognozy, czyli wygenerować błąd ex ante względny tutaj jako druga kolumna i porównać to do 5%. Potem trzeba wygenerować błąd ex post bezwzględny, czyli po prostu faktyczną różnicę między wartością rzeczywistą z danego kwartału, a wartością prognozy, która została wygenerowana przez program. Wychodzą nam jakieś liczby dla każdego kwartału z osobna i trzeba po prostu tu przyjrzeć się temu. A potem można obliczyć dopiero wtedy błąd ex ante względny, czyli procentowy. Tutaj był bezwzględny w jednostce, w tysiącach złotych, a to jest procentowy.
I wtedy podzielimy sobie właśnie ten wynik tej różnicy, którą mamy kolumnę wcześniej, przez wartość rzeczywistą zysku, jaki faktycznie został wygenerowany. Każda z wartości została tutaj wpisana. I teraz piszemy podsumowanie takie, że jak widzimy, każdy błąd ex ante tutaj jest wysoki. Piszemy, że ponieważ ten błąd względny ex ante na pierwszy kwartał nie przekracza tej wartości 5%, bo tu też porównujemy do 5%, to prognoza jest dopuszczalna na ten kwartał pierwszy. Ale jak widzimy na pozostałe kwartały, tutaj drugi, trzeci, a już na czwarty już nie, ale piszemy tak. Na drugi kwartał przekracza 5%. Ta prognoza jest już niedopuszczalna i na kolejne kwartały też jest niedopuszczalna. Po prostu patrzymy, na który pierwszy raz, jakby najbliżej naszej teraźniejszości, kwartał, na który kwartał prognoza okazuje się być już niedopuszczalna, czyli jej błąd ex ante przekracza 5%, to na pozostałe dalsze kwartały też prognoza jest uznawana przez nas jako niedopuszczalna. Teraz widzimy, że błąd ex post w pierwszym kwartale, jak i w czwartym kwartale, te wyniki są do 5%, dlatego piszemy, że były mniejsze niż 5%, czyli te prognozy na te kwartały są trafione. Tu badanie trafności jest indywidualne. Każda prognoza z osobna jest oceniana, czy jest trafne, czy też nie, czy się mieści do 5%, czy też nie. I jak widzimy w drugim i w trzecim kwartale 2013 roku, te prognozy przekraczały swoim błędem ex post względnym 5%, dlatego piszemy, że prognozy nie były trafione. Ok, tym samym kończę omawianie tego projektu. Jak widzę, zajęło mi to dość dużo czasu. Mam nadzieję, że dużo Wam pomogłam podczas omawiania tego projektu. Spróbujcie ten projekt wykonać samodzielnie, ewentualnie zgłoście się do mnie, mogę Wam sprawdzić Wasz projekt, bądź też wskazać, gdzie robicie błędy. Zawsze w tym projekcie możecie na mnie liczyć. Wystarczy, że skontaktujecie się ze mną drogą mailową. Posiadam swoją stronę internetową, podaję adres internetowy www.zadania-projekty.pl. Tam jest oczywiście podany do mnie adres mailowy, ale też podam tutaj zadania-projekty@wp.pl albo ten drugi adres mailowy kontakt@zadania-projekty.pl. I jeżeli posiadacie może do zaliczenia inny projekt, nie możecie sobie z nim poradzić, potrzebujecie pomocy, wskazówek, odezwijcie się do mnie. Może to nawet nie być z tej szkoły WSB Toruń czy WSB Bydgoszcz. Moja praca jest zawsze w formie opracowania od A do Z. Jeżeli potrzebujecie pomocy, ja zawsze będę raczej pracowała jako korepetytor. Jest to dla mnie praca bardzo wygodna. Mogę w tym momencie i prowadzić dom, i wychowywać dzieci. Także jak najbardziej na kolejne lata jest to dla mnie aktualne. Odzywajcie się drogą mailową, nie dzwońcie specjalnie, bo to nie ma w ogóle zastosowania. W mojej pracy potrzebny jest kontakt mailowy wraz z załącznikami, z opisem tego, co potrzebujecie. Jestem zawsze do Waszej dyspozycji. Pracuję każdego dnia, nawet weekendy, ale oczywiście w miarę rozsądku, nie 24 godziny na dobę, także cierpliwie poczekajcie, aż się odezwę mailowo. Na pewno odpiszę, nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Także życzę powodzenia na egzaminie. Możecie się do mnie odezwać i wyślę Wam materiały na egzamin, które posiadam. Nie biorę za to pieniędzy, także jak najbardziej zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.